Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Gothic. Kochani, przypominam, subskrypcja, łapka w górę, najlepiej komentarz. Lecimy zobaczyć, co nam ma do powiedzenia Diego. W poprzednim odcinku rozprawiliśmy się tutaj ze strażnikami pod tą północną bramą. Teraz idziemy do tej południowej. Może się trochę podleczę. Okej. I możemy ruszać dalej. Niestety okropna pogoda nam się trafiła. Nie mam na to wpływu. Ale myślę, że jest do wytrzymania jak najbardziej. Dobrze, powoli się zbliżamy, nie? Ale mgła. Zastanawia mnie w tej chwili, jak to będzie wyglądało na nagraniu. Zaraz, żebyśmy tego wejścia nie minęli, nie? Nie, jeszcze kawałek. Tak jest. Oto jesteśmy, vis-a-vis. Kolejna banda. Może sobie zapiszę. Z Bloodwinem na czele. Aj. Ci faceci chcą mi zrobić krzywdę. Wow, wow, wow. Biegną dalej. Dobra, myślę, że mamy chwilę. O! O panie! Nie, 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 nie. Za dużo ich tu. A w tej mgle nic nie widać, no. Nigdy więcej się tu nie pokażę. Okej, zgubiłem ich. Podleczę się tym. Spoko. Bach. Bloodwin. Tyle, jeśli chodzi o Bloodwina. Miecz bojowy. Tu nam oczywiście brakuje siły. Doładuję manę. I tam jeszcze ktoś został, nie? Kto tu stoi? Ach, to Diego. Diego, mój kolego, daj mi chwilę, zaraz do ciebie podejdę, pogadamy. Bach. Jednego mniej, nie? Świetnie ci poszło, Bezzi. Co jest? Uzdrowienie mi spadło z rowerka. Boom. Nie ma sensu się strzelać chyba, nie? Najlepiej by było podejść.
Hop, hop, hop. I dobijamy. Okej. O panie, przeszedłem przez teksturę. Zawsze to jakaś opcja, żeby wejść do obozu, nie? Zagadajmy sobie z Diego. Hej, cii, bądź cicho. Cześć, Diego. Rozmawiałem już z Miltenem po przeciwnej stronie obozu. Dobrze, zatem wiesz już, co się stało. A słyszałeś o planowanym ataku na wolną kopalnię? Jak mogło dojść do zawalenia się starej kopalni? Jeden z kopaczy, któremu udało się uratować, powiedział, że kopiąc na najniższym poziomie, trafili na podziemną rzekę. Kiedy woda wdarła się do szybów, popękały podpory i runęła cała górna część. Tylko garstce ludzi udało się wydostać na powierzchnię. Nie ma nic gorszego niż podziemna rzeka. Co się stało z magami ognia? To długa historia. Opowiadaj. No dobra. Na szczęście byłem właśnie w siedzibie magnatów, kiedy dotarły do nich wieści o zawaleniu się kopalni. Kiedy Gomez dowiedział się o wypadku, oszalał z wściekłości. Wcale mu się nie dziwię. Jego autorytet mógł runąć w każdej chwili razem z kopalnią. Mhm. Jasne. Kto kontroluje rudę, kontroluje całą kolonię. No właśnie. Przecież bez stałego napływu rudy handel ze światem zewnętrznym padnie raz dwa. Jeśli Gomez nie znajdzie szybko nowego źródła dochodu, ludzie przestaną go słuchać. I dlatego postanowił najechać wolną kopalnię? Cóż, obiektywnie rzecz biorąc, to jedyna szansa Gomeza na zachowanie władzy. 2 godziny temu 2 tuziny strażników wyruszyły w kierunku wolnej kopalni. Widziałem strażników pilnujących zamkniętych bram. Trzymaj się z dala od nich. Zaatakują każdego, kto spróbuje dostać się do obozu. Obawiają się odwetu za napad na wolną kopalnię. Okej. Tak, mogę ci pokazać. Jeden punkt siły. Dziękuję. Jesteś teraz o wiele silniejszy. Jestem. Wróć, nie... Co się stało z magami ognia? Koristo i jego towarzysze byli jedynymi ludźmi w obozie, którzy zachowali zimną krew. Zabronili przeprowadzenia ataku i domagali się pertraktacji z pozostałymi obozami. Zabronili Gomezowi przeprowadzenia ataku na wolną kopalnię? No właśnie. Koristo i jego ludzie byli zbyt zadufani w sobie. Gomez przestał im ufać i kazał ich zdradziecko zamordować. O panie. Co teraz zamierzacie zrobić? To znaczy, ty i Milton? Zostaniemy tu jeszcze przez jakiś czas. Będziemy ostrzegali innych przyjaciół, żeby nie wpadli w łapy strażników. Ale mógłbyś coś dla nas zrobić. To znaczy? Znajdź Lestera i Gorna. Muszą się dowiedzieć o tym, co się tutaj wydarzyło. Powiedz im, że spotkamy się we czwórkę tam, gdzie zwykle. Jeśli znajdę ich przed tobą, przekażę im ostrzeżenie i wezwanie na spotkanie. Dzięki, przyjacielu. Widzę, że równy z ciebie gość. Idź już. Jeszcze się kiedyś spotkamy. To szaleństwo. Muszę uprzedzić nowy obóz. W takim razie lepiej się pośpiesz. Strażnicy są już pewnie niedaleko wolnej kopalni. Ale przecież nie przedrą się tak łatwo przez obronne fortyfikacje nowego obozu. Wcale nie muszą się przez nie przedzierać. Kilka miesięcy temu znaleźliśmy ścieżkę, która prowadzi przez góry wprost do wolnej kopalni. Nikt inny nie wie o jej istnieniu. Fajnie, fajnie, że zostałem uwzględniony w spotkaniu przyjaciół. Liczyłem na to. O, możemy sobie zmienić miecz teraz. O! Wrzask berserkera. Fajnie by było jakoś wejść do obozu, nie? Klucze ziele. Fajnie, rewelacja.
Jakby tak szło kogoś ściągnąć stąd. Nie ma opcji, nie? Niestety. Można by się było tu wspiąć, podejrzewam. Okej. Och, bezi. Dobra, nie, to nie. Magowie wody. Dobry. O. Cieszę się, że wróciłeś. Stało się coś strasznego. Nawet mi nie mów. Zgadnę. Wolna kopalnia została zaatakowana przez strażników ze starego obozu, którzy niespodziewanie wyrośli jak spod ziemi. Zaraz. Jak? Ależ oczywiście. Dowiedziałeś się o tym w starym obozie. Gorn zjawił się tutaj tuż przed tobą. Co mogło skłonić Gomeza do podjęcia tak drastycznych działań? Przecież musiał zdawać sobie sprawę, że ten napad stanowi wypowiedzenie wojny. Stara kopalnia została zalana przez podziemną rzekę. Zalana? Naturalnie. Teraz zaczynam rozumieć. Gomez został przyparty do muru. Jest teraz jeszcze groźniejszy niż kiedyś. Nie ma nic do stracenia, więc stał się całkowicie nieobliczalny. Mhm. Gomez wymordował wszystkich magów ognia. Wymordował? Na Beliara? Czemu miałby zrobić coś takiego? Magowie sprzeciwili się atakowi na wolną kopalnię, a tym samym stanęli Gomezowi na drodze. Zatem jesteśmy zgubieni. Bez pomocy pozostałych 6 magów nie uda się nam zapanować nad energią wyzwoloną podczas detonacji kopca. Mimo wszystko dziękuję ci za dostarczenie tych przykrych wieści. Wróg już nas nie zaskoczy. No właśnie to zrobił, nie? Wygnano mnie ze starego obozu za to, że wam pomogłem. Nie należysz już do starego obozu? Zatem witaj w naszej społeczności. Wow. Czy to oznacza, że należy teraz do kręgu magów wody? Jeszcze nie. Najpierw musisz złożyć śluby wody. Ale składałem już przysięgę ognia. Przecież nie musisz jednocześnie łamać złożonej przysięgi. No tak. Nie rozumiem. Ty ją tylko rozszerzysz. Od tej pory będziesz magiem w służbie obydwu żywiołów. Posiądziesz siłę ognia oraz mądrość wody jednocześnie. Jestem gotów do złożenia ślubów. Sługo ognia, otrzymasz teraz błogosławieństwo wody. Powtarzaj za mną słowa przysięgi. Przysięgam na wszechmocnych bogów. Przysięgam na potęgę świętej wody. Że ma wiedza i me czyny teraz i na wieki stanowić będą jedność z wodą. Dopóki me ciało nie powróci do królestwa Beliara, gdy źródło mego życia wyschnie. Składając tę przysięgę, zjednoczyłeś w sobie potęgę ognia i błogosławieństwo wody. Połączyłeś teraz to, co niegdyś rozdzielono. Niech twe życie i czyny będą znakiem zjednoczenia potęgi żywiołów. Noś tę szatę jako symbol twojego przymierza ze świętą wodą i wszechmocnym Adanosem. Nie chcę twojej śmierdzącej szaty. Ja mam lepszą. Za potęgę magii! Ty. Kiedy wysyłałeś mnie do magów ognia, wspominałeś coś o jeszcze jednym? Cóż, miałem nadzieję, że obejdziemy się bez jego pomocy, ale w świetle ostatnich wydarzeń... O kim mówisz? No dobrze, już dobrze. Wiele lat temu... Wolałbym wersję skróconą, jeśli łaska. Bądź cierpliwy. Cóż, kiedy tworzyliśmy magiczną barierę, nadzorował nas jeszcze jeden, 13 mag. 13 mag? Według legendy miało was być tylko 12. Niewielu z żyjących pamięta dokładnie wydarzenia tamtych dni, a my, magowie, woleliśmy nie odświeżać im niepotrzebnie pamięci. Ten 13 mag był naszym przywódcą. Oczywiście działo się to jeszcze przed podziałem na kręgi wody i ognia. Oczywiście. Tuż po założeniu starego obozu, a wtedy był to jeszcze jedyny obóz w kolonii, ów mag postanowił wieść życie samotnika. Jak ma na imię ten 13 mag? Nazywał się Xardas. Dzisiaj już tylko garstka ludzi pamięta o jego istnieniu. Ale ci, którzy go znali, nazywali go po prostu nekromantą.
Dlaczego opuścił stary obóz? Xardas chciał kontynuować swe badania nad przyzywaniem ożywieńców i istot z innych wymiarów. Nie tylko Gomez zaczął się tym niepokoić. Pozostali magowie również krzywo patrzyli na niego i jego plugawe badania. I co się z nim stało? W odróżnieniu od Gomeza, Xardas nie był rzeźnikiem i wolał uniknąć otwartego konfliktu. Pewnego dnia opuścił obóz. Wiesz może, gdzie podziewa się teraz ten 13 mag? Żyje w odosobnieniu, w swej wieży, gdzieś na terytoriach kontrolowanych przez orków. To chyba najdalej wysunięty na południe punkt całej kolonii. Okej. Spróbuję dotrzeć do Xardasa i poproszę go o pomoc. Tylko on jeden może nas teraz uratować. A gdyby nawet on nie wiedział, jak nas stąd wydostać, albo nie zechciał nam pomóc... Będzie i zechce. Jest jednak inny problem. Jaki? Cóż, przez te wszystkie lata kilkakrotnie próbowaliśmy nawiązać z Xardasem jakiś kontakt. Ale wygląda na to, że nie życzy sobie, żeby mu przeszkadzano. Co chcesz przez to powiedzieć? Żaden z wysłanych przez nas posłańców nie wrócił z jego wieży. Okay. Musisz znaleźć jakiś sposób, aby przedrzeć się przez strażników Xardasa. Widzę, że szykuje się nie lada wyprawa. Jak mogę przedostać się do Xardasa? Niestety nie mam żadnego pomysłu. Radziłbym ci jednak rozejrzeć się trochę w naszej bibliotece. Może w którejś ze starych ksiąg odnajdziesz jakieś wskazówki co do mocnych i słabych stron istot przywołanych magicznie. W takim razie pójdę rozejrzeć się trochę po bibliotece. Nie obawiaj się, niedługo wrócę. Czego może mnie nauczyć? Jest jeszcze jeden krąg, o którym nie wiesz. Opowiem ci o nim, gdy będziesz gotów. To chyba już. Nie mogę cię niczego nauczyć. Brak ci doświadczenia. Okej, wrócę tu. Czata arcymaga, czy to ma sens? Czy to ma jakiś sens? 65, 5, 40, 15. Ej, bierzemy to. Jeśli łaska. Za potęgę magii. Chciałbym nosić szaty arcymaga wody. Okay. Twój czas nadszedł. Jesteś godzien, by od dziś nosić szatę arcymaga wody. Dziękuję. Obyś wrócił cały i zdrowy. Zdobiona szata wody. I spoko, niewiele lepsza, ale lepsza. Gorn? Witaj! Siema! Spotkałem Diego i Miltena przed starym obozem. To dobra wiadomość! Mają się spotkać z tobą i z Lesterem w zwykłym miejscu. Dzięki! W dzisiejszych czasach nie ma nic cenniejszego niż kilku oddanych przyjaciół. Jesteś już prawie jednym z nas. Udowodniłeś, że można na tobie polegać. I to nie raz. Co dalej? Musimy zmienić całą naszą strategię obrony. To trochę potrwa. Dopóki Lee nie zdoła przeorganizować swoich oddziałów, dołączę do prowizorycznej straży Korda. Przygotowujecie się do kontrataku? Jeszcze nie, ale wkrótce na pewno to zrobimy. Gdybyś mnie kiedyś potrzebował, zacznij tutaj i idź w stronę kopalni. Będę tam stał na straży. Okej. Tę bibliotekę to sobie darujemy oczywiście. Cieszę się, że do nas dołączyłeś. Siemano. Pewnie masz rację. To ty masz napoje, nie? Kolba. Napoje lekkości, może weźmiemy kilka sztuk, co? 10, 15. Miecz szeroki. Lipa. Lepiej się do tego nie mieszać. Zawsze to te kusze, może jedną zostawimy? Ale raczej i tak nie będziemy mogli z nich korzystać. Okej, możemy tak zrobić. Dzięki. Jeśli jesteś ranny, mogę ci pomóc. Fajnie, cieszę się. Nefariusie? Za potęgę magii! Mister Nobody. Od razu wiedziałem, że będą kiedyś takie sprawy załatwiało się inaczej. Gorn. Zagadajmy jeszcze z Kronosem, zobaczymy co on ma do zaoferowania. Przed wyruszeniem w drogę. Za potęgę magii. Witam. Mądrze postąpiłeś, przystępując do magów wody. Bądź pozdrowiony, bracie.
Za potęgę magii. Zapętlony, nie? Tak długo jak mnie to nie dotyczy. Andel. Ognista burza, ognisty pocisk. Zawsze to samo. No nic ciekawego. Niewiele nam może zaproponować. Zawsze to samo. Pogadajmy lepiej o czymś. Zachowaj to dla siebie. Okej, chodźmy. Na tereny orkowe. Tak długo jak mnie. Musisz uważać na to, co. Na tereny orkowe. Tylko zachowaj to dla siebie. To nie mój problem. Kiedyś takie sprawy załatwiało się inaczej. Zerknijmy na mapę. Kiedyś takie sprawy załatwiało się inaczej. No tak, najszybciej będzie wyjść z tego obozu po prostu. Wypiję napój lekkości. I ciśniemy przed siebie. Dzisiaj już nikt nie chce nas zagadać na moście, fajnie, na tamie. Duży plus. Nie chciałbym być teraz jego skórze. Pogadajmy lepiej o czymś innym. Stąd udamy się od razu w prawo. No dużo nam do tego poziomu nie brakuje. Zaraz ten piąty krąg wpadnie. Niektórzy się chyba nigdy nie. Tutaj, tak? Może być. Oczywiście. Łyknijmy kolejny napój. Kurczę, trochę nam się handlarzy ukróciło tutaj. Z rudą, oczywiście. Chodzi mi o tych przy kasie. Ale i ruda już nie jest nam tak potrzebna. Mamy 3,5 tysiąca. Jesteśmy na terenach orków. Spójrzmy na mapę. Wieża Xardasa. Gdzieś tu, jak mniemam. Wstawaj, Bezi. Zobaczmy. To nie to? Chodźmy tu. Ja może zapiszę, co? Znowu tak nonszalancko sobie poczyniam. A to nie może tak być. Widzę was. Wilki. A czemu zwykłe wilki? Zresztą, co to za różnica? Chodzący exp. Nieważne w jakiej postaci, nie? Zaraz, to my tak de facto nie jesteśmy na terenie orków, tak? Mapa? Jesteśmy. Dobra, zejdźmy sobie tutaj na dół. Och, Bezi. Podlecz się trochę. O, niech będzie coś takiego. I napój lekkości. I możemy iść dalej. Widzę strasznych wrogów. Okej. I po wrogach.
to jest właściwa droga. Tu mamy orkową arenę. Czyli to nie jest do końca właściwa droga, nie? Ale jakieś fanty tu przytuliliśmy. Trochę rudy, trochę tego, trochę tamtego. Spoko. Tylko że na niewiele nam się to zdało. Napój. I lecimy dalej. Tu już byłem. Okej, tędy. Okej, nie tędy. Bezi, no weź. Ojej. Dobra, nie to nie, rozumiem. No ale to jest fakt, nie są to tereny orkowe. Wyjdźmy sobie tutaj. Ustrzelę tych strażników. Pyk. Ała. Och, Bezi. Naprawdę jak taka ciapła, nie? Stoisz przed chłopem, jeden strzał dobrze, drugi w ogóle gdzieś w ziemię. Zastanów się, chłopie. I jesteśmy na orkowym terytorium. O panie, ile tu tego stoi? Możemy przypuścić atak na orkowe psy. Bam. Mam nadzieję, że część z nich się popali tutaj. Stabilna sytuacja, nie? Okej. Horda orkowych psów rozpracowana. Mizerny przeciwnik, nie? No, jeszcze jeden zabłąkany. I teraz już tak. Dużo fajnych roślinek. I kolejne psy. I nawet orkowie, okej. Wycofam się troszkę. Tutaj też jakiś... jacyś orkowie. Zapiszemy. I co tu mamy? Ork wojownik. Bach. Spłonął. Dobra nasza. To są ci, z którymi walczyłem tutaj z tej górki, nie? Walczyłem to za dużo powiedziane. Do których strzelałem z tej górki. Jak również i te psy. Boom.
jakoś niepewnie bez z tą lancą. Ale spoko, radzimy sobie. Tu dwóch kolejnych orków. Straszliwych. I jeszcze dwóch. Łącznie daje cztery. Krótsze ziele. No te cztery ataki, żeby tutaj mieć, to będzie dosyć istotne. Dwóch. Rozumiem, że ten sobie postanowił nie spłonąć, okej. Co ja mogę powiedzieć? To jego decyzja. Bach. Okej. No i fajnie. O nie. Uchowałem się. No dobra, chodźmy w tę stronę. Mapa. Myślę, że może być. Tutaj walczyliśmy z cieniostworem. Czyli to jest... Wydaje mi się, że to dobry kierunek. Jeszcze ewentualnie mogę zobaczyć, co tutaj w trawie piszczy. A tu mamy ten kamienny krąg, przy którym przed chwilą byliśmy. Okej. Nie ogarniam tych orkowych terenów kompletnie. No to nie, to cofnijmy się tam, gdzie były psy i pójdziemy prosto. Może mikstura szybkości. Co to za ruiny tam? Tu. A, tam jest urszak, okej. To są ruiny z urszakiem. Tu jest miasto orków. A przynajmniej tak zgaduję. Ognisty jaszczur. Nie. O, bryła lodu. To brzmi jak dobra broń na ognistego jaszczura, nie? No nie jest to jakiś optymalny środek, ale chyba najlepsze, co możemy zrobić. O! Bezzy, ale marnujesz manę i nic mu nie robisz. Od czego jest łuk? Tam chodzą jakieś brzytwy. Nie chciałbym schodzić na dół, żeby potem ewentualnie nie kręcić się, żeby wrócić na górę. Rozejrzyjmy się jeszcze tutaj. Mogę kawałek się przejść, ewentualnie cofnąć szybko, nie? Ojeny. Więcej was matka nie miała? Tam spłonęło. O, blokuje. To coś nowego w Gothicu, nie? Ostatni przeciwnik, który blokował nasze ciosy, to chyba krzykacz. Prawdziwy wojownik.
orkowe psy. Myślę, że też chcę je zapoznać z ognistą burzą. Siup. No, doświadczenia tu dużo wpada. Okej, to mamy opracowane, tu kolejni orkowie. W ogóle myśliwy. Fach. Na strzała? Spłonie, nie? Tak jest. W takim razie weźmy jeszcze tych tutaj. Własnym ciałem zasłonił przyjaciela, nie? Bardzo szlachetnie. Żołnierz i wojownik. Nie mają żadnych szans. Teraz, tu w lewo będzie prawdopodobnie urszak. Nie mam pojęcia, co robię, absolutnie. Tutaj były orkowe psy. No jak kojarzę te tereny teraz? O, jest wieżak Sardasa, przecież... No właśnie. Okej, to musimy sobie wrzucić motorków. I idziemy tam. Mam nadzieję, że obejdzie się bez jakichś większych problemów. Powoli się zbliżamy. Tu oczywiście będzie zagadka trzech golemów, tak? A jaki będzie drugi? Żebym sobie zmienił zaklęcia. Ale, tu nie było żadnego golema. Bach. A ja tym młoteczkiem, nie? Tutaj będzie golem chyba. Stary topór bojowy. Jest golem. Dobry. O kurde. Nie no, nie jest źle. Widać było kilka krytyków, nie? Kamienny golem. Drugi jest lodowy. Lodowego to co, ogniem? Wow. Nie chciałbym z tego dostać, tak podejrzewam. Na szczęście Street Fighter jak Bezi. I ostatni będzie ognisty, ognisty, ognisty. Ognistego to z bryły lodu pociśniemy. Wziąłem z niego serce? Wziąłem. Co z tobą, Bezi? Dlaczego on nie dostaje z lodu? Co ja mogę? Uderzenie wiatru jedynie. Mam jeszcze piorun kulisty, nie?
Ała, 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 ała. Chyba nie mam zapisu. A młotkiem? Nie. Nie tędy droga. Prawdopodobnie tym fragmentem trzeba go atakować, nie? Okej, dziwne. Bryłę lodu wyłączę. O! Mamy szósteczkę. Halo, panie ładny. Teraz widzę, czemu tamten golem nie mógł mnie trafić. Bo ten jego fragment to strzela we wszystkie strony, tylko nie w tą, co trzeba. Wejdź tu, Bezzy. Nie, nie zgarniemy go stąd, nie? Nie ma opcji. Chyba, żeby go jakoś rozjuszyć. Ale to bez szans raczej. Co tam było? Coś tu jest, ewidentnie. Wodospad, okej. Mało istotne teraz. Co ja mogę zrobić? Mogę zamiast kuli ognia wziąć piorun kulisty. Zamiast tego fragmentu. Nie no, to na pewno jest to. Po prostu nie trafiłem chyba. Mikstury. Wyciąg ducha, max mana, plus 10. O! Nie widziałem tego wcześniej w ogóle. A to teraz pewnie Riordan mi dał. To co, spróbujemy piorunem. O, dostaję. Okej. I oto stoimy pod wieżą Sardasa, nie? Ale czy dane nam będzie z nim pogadać, dowiemy się dopiero w następnym odcinku. A tymczasem ja dziękuję wszystkim bardzo serdecznie za uwagę i do zobaczyska.